Siema, witam ponownie w Dungeon Bornie. Polecimy sobie znowu tutaj rogiem. No i zobaczymy jak będzie, no. Mam niby 20 tysięcy golda, ale z tego co zauważyłem, to ten gold, no, ma dużo mniejszą wartość niż w takim Darkerze na przykład. No bo w Darkerze 20k golda, no to jest chuj siana, nie? A tutaj jakieś legendarne itemy. No to po 100k nawet ponadchodzą, nie? O, jakiś kurde unique daggerek. 1 250 000. I co najlepsze, już ktoś to wydropił i sprzedają to ludzie. Masakra. Ciekawi mnie tylko, gdzie takie rzeczy, gdzie takie itemy lecą. A i z góry sorry, że mogę być trochę zadyszany, ale jakieś choróbsko mnie dopadło, no i jest jak jest. No ale zobaczymy, może nie będzie źle. Dobra, respik mam gdzieś chyba na środku mapy. Tam mniej więcej tutaj jestem. Ciekawe jest to, że te statyczne wyjścia są tylko dwa. A reszta no to tylko portale zostają, nie? Dobra, tego się nie da rozwalić. Tutaj goldzik. Oho, coś zielonego, zobaczmy. No spodenki, ale nie dla mnie niestety. Plejty to chyba dla fightera są. O, znalazłem jakieś ringa pod Dexa. Co prawda nie daje jakoś super dużo. Bo tylko 4. Ale lepsze to niż nic. Gdzie on jest tutaj? Co masz ciekawego? Nic. O, znowu jakiś zielony itemek. Aha, statuetka na sel, okej. Co to daje? Jakiś bufik. A nie mogę zobaczyć jaki. Obstawiałbym, że jakiś health regen albo coś. Dobra, tu potka. Ty zombiak do mnie przyszedł. UTF. I teraz pytanie, czy lepiej zielone itemy sprzedawać na golda, czy rozwalać je na te heirloomy całe, nie? Żeby sobie później craftować jakieś itemki. Ile ja mam dexa? 54, a potrzebuję 62. I tu potrzebuję 4 siły, o. Wtedy będę miał lifesteal podczas niewidki. Więc to może być całkiem fajne. O, znowu jakiś zielony itemek. I znowu statuetka na sel. Dobra, znalazłem bolty. Także jak coś, to będę mógł jakiegoś gościa z kuszy obić. No i mam naszyjnik pod Dexa. Tylko ile on mi daje tego Dexa? 8. A ja potrzebuję Dexa... Ty, 8 chyba? Ka? Tak, mam perka. I teraz jak zabiję mobka, to wchodzę w niewidkę. Także fajne. Aha, niezłe hitboxy. O, i mam niewidkę. OP. Jeszcze jakby ogarnąć tego perka, że mam lifesteal podczas niewidki z siły. No, to dopiero byłoby koks. Bo za każdego mobka niewidka. I podczas jeszcze tej niewidki zawsze lifesteal. Więc no, jak już się to skombi, to później fajnie to będzie wyglądać. Czy ja mogę tu wskoczyć? Mogę. Gdzie są jakieś portale? Mam 4 minuty. Aha. 4 minuty i tu jest portal. Pyk. O kurde, ale sobie zleciałem. I te mobki jakieś gigamocne nie są. O, niewidka, cyk. Znowu niewidka. Dawaj tego. Niewidka znowu. I możemy iść po tego. Pa, cyk. Aha. Dobra, hitbox w tej grze to XD trochę. No, fajne to jest. Niewidka po zabiciu mobka OP. Dobra, spierdzielamy, bo już jakiś Blood Moon wyszedł.
A ja jeszcze muszę mobki zabić. Dobra. Ty zielone coś. Oddawaj to. Kurde, jeszcze jeden. Dajcie mi wyjść. Dobra. Spierdzielamy. Zdążę? Chyba tak. Mam 2 minuty. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, mamy to. No i gitarka. Nie, no, ten perk spoko. Podoba mi się. Wracamy do lobby. 5 level, 1 HP i 1 INTA. Ten int, no, tak średnio mi jest potrzebny. Te rzeczy sobie wywalamy. Które te zielone, to ja chyba będę rozwalał na te heirloomy, żeby to robić. No to się wydaje całkiem spoko. Stamina. Staminę nie potrzebuję. Willa też nie. Dexa zostawię. Faith'a też nie potrzebuję. No, także mam ile? 24k. Idziemy tutaj i sobie wszystko dismantlujemy. Cyk, cyk. O kurde, naszyjniki i ringi wszystkie dismantlowałem. Aj, miałem sobie zostawić, bo one były pod siłę i pod dexa. No, to troszkę popsułem. Ale dobra, to się jeszcze uzbiera, nie? Także tak to wygląda. A jak tu itemy? Jeżeli chodzi o dagerki jakieś. Pa, jeszcze legendarnego nikt nie miał chyba. A nie były już legendarne te dagerki? I one były po ile? Po 2 miliony? Chyba, no. Ja pierdzielę. Ale strasznie mała różnica to jest pomiędzy itemami. Bo tutaj ma 86-88. Physical damage'u, zielony, a fioletowy ma 88-90. Czyli to jest o ile? O 2 physical damage'u więcej tylko. To jest, no, dużo mniejsza różnica niż w takim darkerze. Bo przecież w takim darkerze itemy zielony, a niebieski czy fioletowy, no to mają o 15-20 damage'u różnicy, nie? Także tutaj gear trochę ma mniejszą rolę niż w takim darkerze.